Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. I w tym odcinku... Nie wiem, co w tym odcinku będziemy robić. Ale myślę, że z tego co pamiętam, powinniśmy się teraz udać do lożku po nasze rzeczy. Ponieważ u Raymonda już byliśmy tutaj, rozbiliśmy sobie... wojowników Salamandry, którzy na nas tutaj czekali. Także teraz muszę sobie znaleźć drogę do tego lożku, a z tego co pamiętam trzeba będzie przejść jakoś tak. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Mroczny Geralt. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Okej. Bywaj. Ja i tak nie chciałem we... Siema. Co tam? Dobra, jakoś tak chyba trzeba będzie przejść. I ten loszek jest tutaj. Tak? Drzwi do loszku, tak. Okej, ale najpierw sobie weźmiemy tablicę głoszeń, skoro tutaj jest. Zlecenie na wilki, zlecenie na echinopsy, zlecenie na algule, zlecenie na psy, zlecenie na topielce. Szczerze mówiąc, z tych wszystkich najtrudniej będzie mi wykonać zlecenie na psy. I to nie ze względu na trudność, ale ze względu na to, że trzeba będzie zabić kilka tutaj właśnie pojętających się psów. I to będzie na serio trudny quest, którego ja w sumie nie chcę jakoś strasznie wykonywać, no ale... Dobra. Powiedzmy, że i tak się odrodzą. Dobra, to drzwi do lożku. I nasz ekwipunek tutaj gdzieś powinien być. No, no. Udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Aha, no to zanim sobie w ogóle te rzeczy weźmiemy, to oddamy Vincentowi tą głowę. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Okej. Bywaj. Wszystko po kolei. Najpierw może swoje rzeczy wezmę. Kufer. Depozyt właściwie, no co jak to woli. Tak, mój miecz stalowy. Siekiera i sztylet, nie wiem po co mi one, ale niech sobie będą. No moje oreny oczywiście. Jakieś pierścienie. W sumie to co jest najważniejsze mi się zmieści. No to mogę na pewno wziąć. Jaskółka na pewno. Jaskółka. Meteoryty. Ja sobie boję wziąć wszystko i to co mi zostanie to trudno. A przenieść wszystko właściwie po co ja się męczę. Gdzie mi to zostało? Czaszki Bargestów. To mogę dać tu. Wziąć sobie te czaszki, bo chyba mi się przydadzą. A jeśli nie to zawsze mogę sprzedać. Eliksir.
To też wyrzucę. Wezmę sobie ten eliksir, bo ciekawie wygląda. Księga Puszczyka to przeczytałem. Nie przeczytałem tego. Więc to sobie wyrzucę i wezmę to. I tak, Księga Jaskółki. I jeszcze coś tutaj było. To. Srebrny talent. Dobra, i przeczytamy sobie te wszystkie questy teraz. Po to, żeby to już wywalić i nie, żeby mi nie zajmowało miejsca w ekwipunku. Dobra. No i to chyba wszystko. Jeszcze jakaś beczka, lokalna pieprzówka. Niech se będzie. Dobra, to pogadamy sobie jeszcze z Vincentem. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie 3 groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny. Przyda ci się. Może za jakiś czas miasto ufunduje następne nagrody. O, fajnie. Dobra, to popytamy się go o wszystko. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. O niczym innym nie marzę, wiesz? Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy. Ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląkł się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Okej, a więc... przycisnę siemkę. Okej, a więc siemko. Ach, cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z Salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Okej, tyle mi wystarczy chyba. Także kilka questów tam się nazbierało. Ale ja bym to się chciał przespać do rana, wiecie? Chociaż z drugiej strony... Dobra, najpierw sobie stąd wyjdziemy. I... wiecie co? Mogę zrobić to zlecenie na psy, póki jest noc, bo te bezpańskie psy tylko w nocy wychodzą. Chociaż teraz żadnego nie widzę. Jest tu jakiś?
drzwi. Reklama. O. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Nie takie rzeczy się dzieją, Geralt. Dobra, mamy psa. Bardzo cię, piesku, przepraszam. Wierz mi, że gdybym mógł, to bym tego nie robił. Jeszcze się w ścianę wbił. No bez jaj. No mój własny pies się obija od drzwi teraz, jeżeli to słyszycie, to sorry. Ale widać, mu też się nie podoba, że zabijam psy. Tak samo jak mi, no ale trudno. Dobra, ile w ogóle mam tych psich sabeł chyba wziąć? 6. Boże. Dobra, to przelecę się tutaj trochę po tej wyzimie i sprawdzę, czy jeszcze jakieś psy są. Tu jest Vivaldi, tam jest jakiś pies. O! A witam! A państwo tu czego? No, tej taki cwany, co? Taki cwany. Pięknie się ich kroi, dobra. Szczątki. Nie wiem, pisaliście mi, że ten fistach jest dla Siemka, ale ja... Będę musiał mu dać ten jeden fistach i zobaczyć, czy coś za to okuźwa. Ty, tu ja tutaj psa ostatnio widziałem. Co z nim zrobiłeś? Fuck, to jest mocne gówno. O, dobra, to ty się z nim bij. No czemu na mnie, głupi bandyta? Zabójca właściwie. Ej, ty wampiro podobne coś możesz z tego tutaj? Czy mnie musisz akurat? O Boże. Ej, krasnolud. Mniej bardziej wyjebane na zaistniałą sytuację, dobrze. Kurde, no. Fuck. To trochę niebezpieczne się robi, wiecie? What the f... Dobra, spróbuję uciec. Albo coś zjeść może. Dobra. Tego zabójcę gdzieś wcięło. O kuźwa. No to żem zrobił, wam powiem. A ja gry nie zapisałem, prawda? O tak. Geniusz w czystej formie. Dobra, no to nie pozostaje mi nic innego jak tutaj przerwać nagrywanie i przejść samemu moment, który nie zapisałem. Także no, do usłyszenia za chwilę. No dobra, jesteśmy w tym samym momencie, musimy jeszcze raz ich tutaj zabić. Ale akurat oni tutaj... Zbytni problem nie jest. Gorzej, żeby zaś mi ten wampir nie wyleciał. O. Teraz krasnolud twardy, jak nie ma tego wampira jakiegoś dziwnego. Jest tam? Jest tam ten fleder cały. A ja mam za mało życia, żeby się z nim bić. Boże, coś tam podjem, no co ja tutaj mam? Jakieś udko kurczaka. A, to mi za dużo nie da w sumie.
Boże. Już jesteś trupem. Serio? Weź się, człowieku, szanuj ty, naprawdę. Ja to mam gorsze zmartwienie, niż to tu jest jakiś fleder. Ja go nie mogę zabić. Dobra, wiecie co? Jego odpuścimy, bo ja na pewno go nie zabiję tutaj z taką ilością życia. Potrzebuję jakiegoś... Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Mhm. Potrzebuję jakiegoś miejsca, żeby się przespać. O, tam jest pies, to chwila. Za mało mi płacą. Ogólnie chyba udało mi się 3 psy zabić już. Cholernie, mówię to po raz któryś, ale cholernie szkoda mi ich zabijać, no ale je zabijać. Ale cóż, nie wiem czemu twórcy takiego questa zrobili, ale no cóż. Dobra. Miejsce, żeby się jakoś przespać. U tego detektywa chyba mogłem. Nic nie widać przez ten deszcz. Dobra, zobaczę, czy mnie przenocuje. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. To dobrze, że słuchasz. Nowe talenty. Nowe talenty. 6 brązowych, tak? Ha. No to jest tyle. Mamy srebrny miecz, więc w końcu nam się przyda. Przydadzą punkty do srebrnych mieczy. Więc tak, na pewno silny. Na drugi poziom. Tutaj obrażenia. Do szybkiego. I na razie tyle. Coś możemy uważać? Nic nie możemy uważać. Okej. Także do świtu. Nie, to się nie klei. A co ty tu masz? Kozie mleko. No dobra, to sprawdźmy, możemy sobie tak ogólnie questy. Dziennik, zadania. Okej, gra w kości. Myć ostrza. Do Talara. Okej, jest w cholerę tych questów, wam powiem, aż nie wiem od czego zacząć. Lewiardynę zostawimy trochę na później, bo on będzie stał na pomoście za bramą w zimy. Przeczytaj fakty o Golanie Vivaldim w dzienniku. Mam go jakoś? Dziennik. Aha. Zakładka postacie. Vivaldi. Okej. Dobra, to pójdziemy sobie do tego Vivaldiego na początek. Jako, że mamy dzień, to tutaj zbyt wiele questów nie porobimy, ponieważ dosyć spora część questów wymaga od nas... Jak długo jeszcze? No wymaga od nas po prostu pracowania w nocy, o. Moje stare kości. Dobra, Źle się czuję. On był gdzieś tam.
Czemu tu gnuśniejemy? Kalkstein to... Dobra, Vivaldi. Witaj. Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie. Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wim Vivaldi, miał okazję poznać wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, wiedźminie? Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o Salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. Okej, jednego mamy. Wszyscy pogłupieli. Wait tam. Dobra, dziennik. Same dalej. To wieczorem. Muszę porozmawiać z paserem, u którego znaleziono miecz. To... Przychodź świadka. Okej, możemy zrobić ten quest teraz. Tak jak mówię, musimy sobie teraz poczekać na noc, żeby powykonywać większość questów, takich bardziej fabularnych. To wiesz, że za ten czas możemy się pobawić w jakieś takie bardziej poboczne questy. Chociaż w sumie chyba sprawa z tym mieczem i z paserem... nie wiem, czy ona jest fabularna, czy nie. Beczka, krzesiwo... Nie chcę krzesiwa. Boże, ale pierdoły tu masz. Talar. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Tak, to jest ogólnie jedna z ciekawszych postaci w tej grze. Teraz usłyszycie dlaczego. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik.
Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Okej, także znowu miś kudłacz jakiś, czy jakaś karczma chyba w slumsach. Z tego co pamiętam, no ale dobra, wychodzimy sobie stąd. I tutaj będziemy kończyć odcinek, także w następnym odcinku będziemy dalej sobie wykonywać te questy. Myślę, że dalej będziemy pytać tych poszukiwanych i poczekamy na wieczór, aby wejść sobie do tej karczmy i zobaczyć, co mi tam ciekawego powiedzą. A na razie tutaj się z wami żegnam, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.